W nagraniu wideo omawiamy 32 pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii bez 2024 roku. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić na widocznym skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci przejechać na wprost przez skrzyżowanie bez zatrzymania się? Odpowiedź tak. Czy wyprzedzając rowerzystę masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Skorzystaj z naszej strony poznajtesty.pl, aby podejmować się testów na prawo jazdy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji kierowca jest obowiązany zmniejszyć prędkość. Sprawdź naszą stronę poznajtesty.pl i przystępuj do rozwiązywania testów na prawo jazdy. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas na lewy? Poprawna odpowiedź brzmi Nie, ponieważ w tej sytuacji linia pojedyncza ciągła, która oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku, oraz oznacza zakaz przejeżdżania, najeżdżania przez linię. Czy widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome wyznaczają początek wyjazdu z autostrady? Odpowiedź brzmi Nie ponieważ widoczne na prawym pasie ruchu znaki poziome, w tym przypadku strzałki naprowadzające w lewo, nie oznaczają początku wyjazdu z autostrady. Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeśli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz przejechać obok rowerzysty z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź tak. Zasubskrybuj nasz kanał, aby wspomóc nasz rozwój i otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Czy wyprzedzając ten pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji powinieneś zmniejszyć prędkość? Odpowiedź: tak. Czy po każdym leku dostępnym bez recepty masz prawo prowadzić pojazd? Odpowiedź: nie. Czy przed na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Uzasadnienie odpowiedzi tak na pytanie, czy przed wjechaniem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, można opisać następująco. Poprawna odpowiedź to tak, ponieważ w tej sytuacji obowiązuje zakaz wjazdu na tory bez zatrzymania się przed nimi. Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś obowiązany do zatrzymania się przed znakiem? Odpowiedź nie, ponieważ w przedstawionej sytuacji znak B20 oznacza obowiązek zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji możesz ominąć tramwaj? Odpowiedź nie. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Odpowiedź C. Przy prawej krawędzi jezdni. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? Odpowiedź B. Najniższym. Jaki odstęp należy utrzymać od poprzedzającego pojazdu w tej sytuacji? Odpowiedź A. Odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran? Odpowiedź B. Opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. Jakie czynniki wpływają na poprawę pola widzenia? Odpowiedź B. Zmniejszanie prędkości pojazdu. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? Odpowiedź A. 18 i75 setnych M. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? Odpowiedź C. Bezpieczny odstęp, W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania? Odpowiedź C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Jaką funkcję w pojeździe samochodowym pełnią światła cofania? Odpowiedź B. Oświetlają drogę z tyłu pojazdu i sygnalizują manewr cofania. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? Odpowiedź B. Stan hamulców. Czy prędkość jazdy i odstęp od innych uczestników ruchu drogowego należy dostosować do stanu nawierzchni? Odpowiedź B. Tak, ponieważ stan nawierzchni ma istotny wpływ na drogę hamowania. W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego? Odpowiedź B. Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego.